Kto z nas jest lepszym admirałem? Przekonajmy się! Witamy w programie Mniej Więcej. Programie, w którym strzelamy armatami w samych siebie. Dokładnie tak, ale w grze statki. Tak, ale w grze statki. To jest bezpieczna gra. W innym wydaniu, admiralskim dzisiaj. Dokładnie tak, będzie to ekstremalna gra w statki. Ale no, zasady to już poznacie za chwilę. Ale co do samych statków i co do pływania i tego jest jeszcze takie jedno polskie przysłowie. Myślała załoga o niedzieli, a w sobotę zatonęli. Łukaszu, co dzisiaj będziemy robili w odcinku? Dzisiaj zagramy w ekstremalną wersję statków, która różni się od zwykłych statków tym, że zamiast... Wszystkim. Tak, ale zamiast... Trochę takie jak alkostatki to jest, tylko no, że obrzydliwe. Ponieważ tak, mamy tak, sok z cytryny, tram. Cztery sztuki tramu. Ponieważ jest największy statek, zatem tak, najprostszy ze wszystkich. Oczywiście statki mogą być tylko w jednej linii, nie mogą być poza kręcane. Po skosie, nie ma takich statków. Ani po skosie, ani pozakręcane. Tak. Pion lub poziom, tylko i wyłącznie dokładnie połączone tak ze sobą. Co mamy dalej? Tran. Żółtka jajek, oczywiście zagotowane te jajka, żeby nie było salmonelli ani innych tego. Tak. I na samym końcu shot z octu, czyli śmierć tak zwana. Tak zwana, a śmierć. Gramy o złoty statek. Dokładnie, to w ogóle może służyć jako skarbonka, wiesz o tym? No kurde. No widzisz, jak ładnie elegancko, dobra. Teraz jeszcze ustalmy jedną zasadę. Czy statki mogą się stykać ze sobą, jak je układamy na planszy? Czy muszą mieć co najmniej jedną uważam, stronę? Że mogą. Uważasz, że mogą? Uważam, że mogą. Bo jeżeli nie mogę, to będzie szybciej gra trwała, bo wtedy możesz odrysować naokoło i wiesz, że nie mogą się stykać. Tak, to jest prawda, ale uważam, że mogą, mogą się stykać. Tak. Dobra, okej. Okay. I tak, jak teraz trafisz, to już raczej zatopisz. No ale jak się stykają, to możesz eliminować trochę inaczej, nie? Trochę prawda, trochę tak. Trochę prawda, trochę obrzydlistwo, mówisz? Dobra, czekaj, jakby to ustawić mądrze. Właśnie się też zastanawiam, gdzie postawić statek X? Jest statek widmo? Tak, statek widmo, najciemniej pod latarnią mówią. Powiedz, czy już jesteś gotowy, czy nie? Jesteś gotowy, panie Łukaszu? Właśnie stawiam ostatnie statki moje. No, Łukasz tutaj się dużo dłużej ustawił, pan Łukasz Mandzio ustawia się dłużej. Ja jestem już w zasadzie gotowy, jeżeli chodzi o statki. I teraz tak, jeszcze jedna zasada, do której warto powiedzieć. Tak. Po trafieniu możesz strzelać dalej. Oczywiście, że tak. Czyli może być tak, że oczywiście, dostajesz kombo tak, czterech strzałów pod rząd. Dobra. Albo trzech. Kapitanie Ignacy, kto strzela pierwszy? Tylko jedyny sposób, jak można to rozstrzygnąć. Kto strzela pierwszy? Boże, wiem. Robimy, pokazujemy tak, tutaj i podnosimy na trzy. Dobra, cztery. Trzy, cztery. Jest! Jesteś pierwszy, dobrze. Strzelasz pierwszy. Zaczynamy. Kule armatnie no, lubią przelatywać nad różnymi miastami. Tak. I polami. I nad literkami czasem. Tak. No taką literką jak na przykład D4. D4. Mój drogi, w D4 nie ma nic. Nie ma nic. Dobrze, to teraz ja mogę zacząć w taki sposób, że poproszę A1. A1, najciemniej jest pod latarnią. Nie tym razem. Nie tym razem, czyli nic tu nie było. Dobrze. Nic tutaj nie było. Słuchaj. No? Ja rozumiem, to, co ty tutaj grasz. Aha. Dlatego poproszę G7. G7. No i tu trafiłeś. Jest! Ale nie muszę ci powiedzieć co, bo nie wtedy to ci będzie sugerowało... Przecież będziesz pił. Ale nie mogę ci tego powiedzieć, bo to ci sugeruje długość. A to jest jakaś podpowiedź. Ale musisz się napić. Dobrze, to muszę się napić niestety tego. Wypiłeś? Ja nie widziałem, nie, co jeszcze wypiłem. Nie wypiłem. Dobra. That's tran. Ja widzę tę twarz, to jest twarz tranowca. Zatem, panie Ignacy, jak już trafiła moja załoga w pana statek, no, strzelajmy dalej. No. G6. Pudło. Się podnieciłeś, co? Dobrze. To teraz ja spróbuję D4. Nic nie ma. Pudło, nic nie ma. Dobrze. No teraz będziesz już trafiał chyba. No tak. No zobaczmy. Wydaje mi się, że tamto, co wypiłeś, to nie było ocet, zatem lećmy dalej. F7. F7, dobrze. Jeszcze nie powiedział, że zatopiony, zatem to jest tran. To jest tranik. Chociaż czego Ignacy jeszcze nie wiesz, co z cytryny. On niczego tutaj nie lubi. A tran jest dobry. Bardzo. To jest, czy tran jest witaminą C? Tran jest bardzo zdrowy. Tak. Czy szkorbut ci grozi? Właśnie. To jest cytryna, sok cytrynowy. Nie dostaniesz szkorbutu, ponieważ to jest sok z cytryny. E7. Trafiony, zatopiony. Zlikwidowaliśmy tran. Tak, statek wielorybniczy został zlikwidowany w takim razie. Połowy wielorybów wreszcie się zakończyły. Pyszny trenik, pyszny. Jedyne, co mnie motywuje, to to, że to jest zdrowe, naprawdę.
Cała reszta już nie motywuje. Się zdrowo oprócz osu. Teraz ty czy ja? Jak zatopiłeś, to ja teraz trzymam. Tak. E2. Niestety pudło. Słuchajcie, tak się akurat składa, że kapitan Ignacy jest międzynarodowym mistrzem gry w statki. Nie jestem mistrzem statki, ale po prostu strzelam. Na tym polega ta gra. Dajesz. Dobrze. Powiedzmy, zagrajmy swoje karty. A1. Pudło. Poproszę D1. Również pudło. Dobra. Wal. A4. A4. Pudło. B3. Również pudło. Okej. Okay. No, ładnie poukrywaliśmy, ładnie pokrywaliśmy. Mm-hmm. A6. A6. Pudło? Nic, nie ma. No nie wiem. G7. Ile? G7. Pudło. Okej, okay, dobra. Ciekawie, aha, bardzo ciekawie. Aha. Dobra, spróbujmy jakoś, nie wiem, losowe miejsce na świecie. F2. F2. Pudło. F6. Pudło. No, teraz ty. Kurczę. Zostały tak. Trójkę straciłeś już. Masz jeszcze czwórkę. Czwórka się rozciąga. Czwórka może być jeszcze na kilku polach. Mm-hmm. Żeby sobie wyeliminować czwórkę w miarę sensownie, mogę zrobić na przykład C5. C5. Nic. I nic nie zrobiłem. Troszeczkę... Ja poproszę E5. E5. Również nic. Dobrze. Gdzie jeszcze może się schować ta przeklęta czwórka? Tutaj może być na polu trzecim całej rozciągłości. Może być. Pionowo nie może. Może być na C. Dobra, spróbujmy E3. E3. Nie trafiłeś. Na C się chowa stuczwór. Albo na... O je. Dobra. O nie, kapitanie Ignacy, nie mogłeś tego zrobić, nie zrobiłeś tego, nie śmiałeś tego F3. Zrobić. F3. F3. Pudło. Kurde, już się strzela, nic nie trafiał, no. C7. C7. Pudło. Okej. Okay. C2. Pudło. Jezu, gdzie ty się pokierałeś ze wszystkim, no? Kapitan Ignacy. B3. B3. Pudło. A6. A6. Trafiony. Okej. Dobrze. A5. Trafiony? Nie trafiony. Dobrze. To już coś mówi. Teraz ty. Kapitan Ignacy. No. Ty przeklęta żmijo, tak zwane. Ty szczurze lądowy. Tak. Muszę tej czwórki szukać, a jest już strasznie ciężko ustrzelić. No, czwórkę trochę trudniej ustrzelić, nie? D1. D1. Trafiłem. Jest. Trafiłeś, mój drogi. Reakcja twoja nie jest duża. Dobrze, jeżeli chcę ustrzelić tutaj czwórkę, bo trójka to nie może być, to możemy lecieć może być tylko... jeszcze dwójka i może być jedynka. Wiem. E1. Trafiony. Dobrze, mam czwórkę. Wreszcie ją ustrzeliłem. Chyba trafiłeś. Trafiłem. Dobra, F1. Aha. Szczurze lądowy, mam cię. I myślę, że ukończyłeś swoją na C1. Pudło. Kurde! Uniknąłeś ciosu ostatecznego. B6. Ile? B6. Trafione. A, smacznego. To co, C6? To D6. I teraz domyślam się zatopiony, tak? Tak. Smaczna? Zdrowa? Nie będziesz już miał szkorbutu? Nie, absolutnie. Nie. Ale całkiem słodka. Chcesz coś poradzić na mój szkorbut, czy nie? Chyba tak. Poproszę G1. Mhm. I ciebie zatopię. I to jest zatopione. Dobrze. A7. Pudło. Dobra, zmniejszamy możliwości. No. Pytałeś się o to, czy statki mogą się stykać. Mhm. Uważam, że to może być coś z tym związanego, zatem spróbujmy F5. F5. Pudło. Pudło. A co to miało wspólnego z F5? No się stykało z czymś. F5. Dobrze patrzę. No tak, to no, okej. Okay. Dobrze. G4? Okay. Absolutne pudło. Na maksa w ogóle. Mhm. Dobrze, lecimy dalej. E5. E5, pudło. Tutaj ciebie również nie ma. Mhm. C7. Pudło. Okej, okay, dajesz. D6. D6, pudło. No i za mało statków. Duża plansza, mało statków, co? Tak. Nie, ilość statków jest odpowiednia. Okej. Okay. E7. Trafiony. O, jak miło.
Nie zatopiony. Nie zatopiony. E6. Pudło. B1. Pudło. F7. Trafiony. Nie zatopiony? Nie zatopiony. No to od razu weź sobie D7 i chyba mamy zatopiony, co? Tak. Dziękuję. Smakował, Tran? Zdrowy, co? W wielorybniku. Ale minki! O, jakie smaczne! Ojej, tak się śmialiśmy z kolegi, co? Strzelaj. Bardzo dużo już wyeliminowałem twoich statków, kapitanie. No, mamy tyle samo wyeliminowanych statków w tym momencie. Dobrze, bardzo dużo wystrzeliłem pocisków w wodę. No to ja wystrzeliłem chyba więcej. Nie, no. Tyle samo. Tyle samo, no. C2? C2 pudło. Absolutnie nie wiem, gdzie jesteś schowany. W sensie próbuję eliminować na krzyż, żeby tą dwójkę wyłapać, ale jest strasznie ciężko. Spróbujmy G1. G1? Pudło. To spróbujmy G3 w takim razie. G3 pudło. G2? Trafiony. O, coś smacznego chyba weszło. Co tutaj wchodzi? Żółtko! Pito! Jak to żółtko smakuje? Posmakował ci? Tak, to zobacz G3. Co mi powiesz na G3? O, siadło chyba, co? Ja cię znam, kurczę draniu, ty! Dajesz! Tutaj możesz być, tutaj możesz... Wiesz, powiem ci tak, teraz masz dużo łatwiej, bo ja muszę strzelać już w każde pole teraz. Tak, B5. B5. Pudło. Kurde! Dobra, to ja poproszę G5. Pudło. A teraz ja będę same pudło. Tak. Musisz wystrzelać. Dobra, tutaj jest jeszcze F4. F4. Trafiłeś. O! Tak, F4 trafiony. Mhm. Zatopiony? Nie zatopiony. Kurde! G4. Jest! Zatopiony. Jest! Dobra, i teraz logika nakazuje tak zwane. Trzeba zrobić. Teraz to, mój drogi, trochę może potrwać. Trochę to może potrwać, rzeczywiście. Dobrze. G6. Pudło. B7. B7, pudło. B7. Pudło. B2. Pudło. B2. Pudło. A7. A7? Tak. Pudło. D3. Pudło. C3. Pudło. E3. Pudło. A2. Pudło. E4. Pudło. A3. Okej, nic. B1. Trafiony, zatopiony. Żartujesz? Trafiony, zatopiony. Żartujesz? Czyli to był ocet, pokaż. Ocet. Smacznego. Nie dało się, kapitanie. Kapitanie, nie dało się. Statek płynie do ciebie. Ale płynie do mnie. Chcesz zobaczyć, gdzie był u mnie? Pokaż. B6. Byłeś tak blisko, obstrzelałeś go praktycznie naokoło, nie trafiłeś tylko w A5 i w C5. A już wy możecie trafić jak zwykle, tak, tutaj macie odcinek. Dokładnie tak, klikać. Klikajcie. Dziwne kombinacje jedzeniowe, zatem bardzo ciekawy odcinek, zapraszamy. No i to byłoby na tyle, widzimy się w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.